Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maręczol z tej strony, kłaniam się. Jeżeli od czasu do czasu lubicie sobie troszeczkę pofantazjować, to koniecznie zadzwońcie. Nie no, oczywiście żartuję. To wariant fantazji w obronie Karokana jest czymś dla was. Warto przyjrzeć się tym liniom. Ja już oczywiście Karokana niejednokrotnie omawiałem, chyba 11 razy na 10 filmików na swoim kanale. Niemniej jednak ten wariant fantazji potraktowałem po macoszemu i chciałbym dzisiaj się zrehabilitować nieco i nieco bliżej właśnie przyjrzeć się tym liniom. Więc co, siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoń, obrona Karokana na desce, E4 C6 i DOD5, białe zajmują centrum, czarne atakują, wisi pionek, tego pionka często bronimy skoczkiem, można też zapchać centrum, przejść do wariantu zamkniętego, można wybić wariant wymienny z przejściem później do jakiegoś panowa, dużo opcji, jednak F3, moi drodzy, wariant fantazji, na 100 tysięcy partii arcymistrzowskich 3000 arcymistrzów wybrało tę linię, więc to też nie jest tak, że to jest jakiś odklejony wariancik. Idea jest taka, żeby, moi drodzy, pionka bronić pionem z F, tego centralnego na E4 i w razie wymian po prostu ustawić sobie klasyczne centrum, które oczywiście już za momencik będzie atakowane ruchami E5, C5. To też warto mieć na uwadze. Czarny może inaczej się zachować. Może nie iść w te gierki i po prostu zagrać solidne E6, ale o tym za chwilkę. Co po biciu, to jest bardzo naturalnym ruchem. Oczywiście to jest grywalna linia jak najbardziej, tylko że tu wchodzi E5 i to jest wredny ruch. Jeżeli białe teraz w przypływie endorfin powiedziały, kurde bele, nawet jestem w stanie grać taką końcówkę. Hetman wymienia, mam pionka do przodu, co prawda w gorszej strukturze jestem, ale gramy, to się zdziwi, po hetman H4 check. Jak jeszcze w ogóle zagracie G3 na szybko, no to będzie szach i stracicie wieżę, więc najlepsze król E2 albo król D2, żeby nie dawać temp. No i tutaj trudna gra. Król jest wyciągnięty z pieczary, padł pion, moi drodzy, w centrum hetman się rozszalał, kolejny wisi. Nie chciałbym tego grać białymi, prawo do roszady utracone, więc E5 jest wrednym ruchem, bo atakuje centrum, a tym samym, moi drodzy, szykuje hetmana H4. Więc tutaj jedyną kontynuacją, jeżeli to by poszło, bo wróćmy, wariant fantazji, czarne zbiły, zbijamy, taka była idea. I teraz E5 to skoczek F3. O! Czarne w ogóle nie boją się tego, że tu nastąpi strzał. Ani tu nastąpi strzał. Dlaczego? No bo załóżmy, że teraz ekstra tempo mają białe. Po strzale tutaj, wybitko, struktura jest no, bardzo słaba. W momencie, kiedy na przykład ekstra tempo dla białych, białe sobie wzięły na E5, no to znowu hetman H4. Więc to jest tricky position, nie ma co. Tutaj są dwie linie, goniec C6, goniec G4. Goniec G4 jest linią ostrzejszą. Goniec C4, wtedy chodzi o to, żeby podwiązać skoczka tego, który oczywiście broni, atakuje pola w centrum, jest protektorem tychże pól. Wyprowadzamy gońca po to, żeby skoczek, który przychodzi na D7 z prostych względów, C6 ma zajęte, nie był, znaczy nie przesłaniał gońca po prostu. Zabawy te, takie wiecie, klaustrofobiczne, zamykanie młodszego rodzeństwa w szafach, w półkach, to jest to, nie? Roszada i zobaczcie, no to jest ta idea też, żeby odbijając pionem ZF tutaj na E4, mieć pół otwartą dla wieży. I tutaj wieża z gońcem już tam spozierają na punkt F7. Więc skoczek z G na F6, żeby przesłonić, goniec G5, goniec C7 rozwiązanie, C3, dodatkowa protekcja dla tego tutaj gostka malinowego. Załóżmy jakieś wymianę w centrum EDCD. I teraz tak, roszada jest ruchem solidnym, prawdopodobnie skoczek wchodzi później do gry i czekamy na uderzenie w centrum typu C5. Natomiast jeżeli tutaj czarne by uznały, że no, czas wziąć jakiegoś pionka, zaatakować tutaj gońca, no to ostre są pozy. Dlaczego? No bo goniec bije w 7. Chodzi o atak, moi drodzy, z odsłony, z przesłony. Król przyjmuje w 7, skoczek E5 z szachem. Jest to szach, moi drodzy, podwójny, bo i od skoczka, i od wieży. Król E8 i tutaj szatkujemy wszystko. Goniec bije, tempo na hetmana. Goniec bije hetmana, goniec bije hetmana, moi drodzy. Skoczek bije na E5, goniec odchodzi na H4, ale wisi tutaj. Skoczek łapie tempo na tego gońca. No to my bijemy tego gońca, skoczek bije na H4. Absurdalna linia. Jesteśmy bez figury, z tym, że związujemy skoczka i tak naprawdę nie można go już obronić. I mamy końcówkę w 18 posunięciu, już gramy końcóweczkę totalnie równą, ktoś powie. Niech się wypowie stokryp. No, tylko że mówi, że czarny jest nawet ciutkę lepszy ze względu prawdopodobnie na strukturę pionową i na fakt, że ma już połączone ciężkie figury, ale wydaje mi się, że koło remisu to się kręci. Oczywiście nie musiałby brać na E4 czarny, tylko mógłby zroszować kulturalnie. Dzwonienie po 30 to jest niekulturalne. Wiadomo. Nie wiem, czy znacie klasyki. Jest jeszcze ta linia z goniec E6, nie goniec G4. Taka bardziej pasywna, ale taka solidniejsza może i też nie pozwalamy na goniec C4 tym samym, nie? Tak, skoczek C3. Zawsze można wrzucić jakieś bicie na D4.
w dogodnym momencie, skoczek bije d4 i goniec b4, to jest jakby klasyka gatunku, często chcemy tym gońcem podwiązać skoczka, który właśnie broni centralnych pól. Załóżmy, że białe wybierają się w krótką roszadę, można oczywiście zroszować, wprowadzić wieżę na linię f, rozwiązać się też z tego tutaj związania. Tu jest jeszcze ruch e5. Jak chcecie na zadymkę, tak. I tu jest podwójny atak. Tylko że teraz sobie uciekamy w roszadę, oddajemy pionka. No, kurczę, ktoś powie, no jak to? Kurczę, dziadku, rozegrały się tu czarne, tempo mają tu, tempo mają tu. No tak, tylko z tego jest wyjście. Skoczek tłucze na e6 z tempem na hetmana, po strzale. Goniec chapić nawet z szachem. A kurde, bele, ostre są pozy. Bo g6, hetman f3, olewamy to, bo chcemy dać matadora. No, matador w sosie, moi drodzy, własnym. Jeżeli na przykład wieża chciałaby tutaj zagrać, żeby przykryć to pole, no to niestety po prostu ją bijemy. Więc tak naprawdę tu, no nie jest letko, moi drodzy. Prawdopodobnie jakiś hetman d4 szach, później chcielibyśmy zrobić miejsce temu królowi, no to naprawdę ostre pozy są, no bo tu dojdziemy sobie na h1, wejdzie, moi drodzy, na f. Czemu nie mogę zrobić ruch? A dwa razy chciałem zrobić ruch białymi pod rząd. To jest szaleństwo. Istne, moi drodzy. No tak, teraz skoczył D7 i właśnie ten szach jest niestraszny. Okazuje się, bo król D8. No, w każdym razie naprawdę jest tutaj ostro. Czy może być ostro, to też zależy od was, czy będzie ostro, czy nie będzie ostro, bo E5 nie musicie grać. Możecie w tym momencie sobie zroszować. Roszady będą dawały o wiele spokojniejszą grę. No skoczek, wiadomo, BD7. Tu zbić zawsze można, żeby tę strukturę troszeczkę nadszarpnąć. No i wrzucić tego gońca H5 na przykład anyway, nie? No bo jak zagracie tak mięciutko, chociażby i goniec C3, można by było zdać, no to on sobie zroszuje i wszystko gra i buczy. Co prawda ma tego słabego pionka, ale my też mamy tutaj izolaczka, więc pozycja powinna być równa. No, sergierki F3 gwarantuje ciekawe dymy, to warto mieć na uwadze. Ale bicie nie jest jedynym ruchem tak naprawdę. W sensie czarne nie muszą tłuc na E4, mogą sobie zagrać E6, to jest ruchem teorii. I poskoczyk C3, goniec B4, to jest klasyka gatunku. Chcemy tego dziada po prostu wyłączyć, chcemy go wybić, walnąć w łeb i to tyle. W razie jakiegoś A3, zbicie. I tutaj po zbiciu znowu jest tricky position, nie można bić. Bo znowu jest ten hetman H4, kurde, balans. Nieprzyjemny. Jest ciężka, ciężka gra. Dlatego też... Jeżeli już nastąpiłoby A3 i właśnie zbicie i strzał na E4, to zamiast odbić od razu, najpierw hetman E2. Okej. Okay. No i wiadomo, on strzeli tu, to sobie skoczka wyprowadzimy. C5 najlepszym ruchem jest, żeby po prostu atakować centrum. Widzicie, przez ruchy E5 i C5 to czarny tutaj będzie prół centrum. Strzał na D4, rzecz jasna, hetman D3, no i na przykład wymiana hetmanów w centrum. Wiszowidły, więc goniec D3 i mamy końcówkę. Bez pionka gramy tutaj, ale z parę gońcy cię wykońcy. Więc A3 jest jedną z opcji. Oczywiście możemy to zignorować i na przykład rozwijać się dalej. Goniec F4, hetman D3 i szukać długiej rolki. O, to też są linie. Skoczek oczywiście nisko. Dlaczego nisko? No bo niech nie chce nam podchodzić często pod E5. Skoczki nisko, roszadka długa, roszadka krótka. I obie strony odpalają na siebie armaty. B5, H4, skoczek przestawiony idzie na C4, H5, skok C4, profilaktyka nie zaszkodzi. Jak za szybko mówię, można sobie zawsze 0,75 tempo ustawić. A5, G4 i lecą świry na siebie. No, więc opcje z długą rolką też się tutaj pojawiają, jakby nie było. Ostre gry gwarantuje takie ustawienie. Ogólnie to bardzo łatwo też przejść, moi drodzy, do obrony francuskiej. Zamiast gońca B4, na przykład skoczek F6. Korci, żeby pchnąć E5, skoczek idzie na D7, w planie jest C5. F4 i C5. I to jest zabawna sytuacja, bo przeszliśmy do obrony, transpozycja do obrony francuskiej, linia klasyczna, Warensteinica, i tak naprawdę obie strony straciły tempo. Tu tempo straciły białe na F3 i F4, a tu na C6, C5, co jest już bardziej normalne w karo, co jest tą myszką. Ale tu posunięcie F3, F4 to jest ciekawostka. No i mamy obronę francuską, tak? Wszystko się kręci wokół tego tak naprawdę pionka centralnego, który jest słaby. No, takie warianty fantazji. Wiadomo, im więcej znamy tych linii, tym lepiej też się czujemy w różnych właśnie odgałęzieniach w danym debiucie. Też pozwala nam to zrozumieć pozycję na swój sposób, bo akurat myk związany, proszę jakogo, myk związany z sztuczkami typu hetman H4, to i w gambicie królewskim ma też zastosowanie, więc te pozycje mogą być troszeczkę zbieżne, mogą mieć coś wspólnego. Have something in common. Yeah. No dobra, moi drodzy, tyle jeśli chodzi o fantasy variation.
Dziękuję za uwagę, życzę dobrego dnia i pozdrawiam serdecznie.